jakbym go spotkał. Bo jak to mówią, górale i tak są bliżej Boga, Bo wyżej. bo jesteśmy wyżej, ale Czyli, że łatwiej coś wie, powiedzieć. nie wiem, czy bym się w ogóle odezwał. Pewnie bym się przywitał i o jedyne, co bym go prosił, to o to, żeby oczywiście tego się nie da, ale żeby na całym świecie wszyscy byli zdrowi, bo to jest najważniejsze. Jak będziemy mieli zdrowie, to reszta przecież jest najmniej ważna. A po czym byś go poznał? No byłby na pewno wyjątkowy, także tutaj nie musiałby akurat być taki, jak go dzisiaj widzimy na obrazkach, no. Ale wiem jedno, że na pewno chciałbym go spotkać w górach, bo to miejsce chyba jest, tak jak powiedziałeś, najbliższe i no, ze względu na to, że jesteśmy najwyżej, to najbliżej jego i na pewno bym go chciał spotkać tam. Człowiek wierzący na przykład będzie bardzo dziękował. To będzie jakaś forma szczęścia. Ja się łapię na tym często, że modlitwa moja polega na dziękowaniu. Tak, i to wtedy jak gdyby... Dawniej proszeniu. Tak, a teraz a teraz dziękować. dziękowaniu. I to daje poczucie szczęścia coraz większe. Tak, Czyli jak też... urwę mojemu trenerowi w tenisa ze dwa gemy, to jestem taki szczęśliwy, na cały dzień mi wystarcza. Czyli to też jest kwestia nauczenia się pewnej pokory, czy takiego zaufania do tego dnia codziennego? Dawniej to było tak, dzień musi być to, co ja chcę. A teraz więcej oczekuję od tego dnia, co co on mi przyniesie. O Boże, jakie pytanie, gdybym spotkała Pana Boga, co bym mu powiedziała? Daj mi siłę. Musiałabym też umieć podziękować za to, że dawał mi siłę do tej pory. Że pomimo tego, że ciągle narzekam i ciągle jestem nie do końca zadowolona, pewnie myśląc o tym, o tej drodze, jaką mam ciągle przed sobą, no to jednak naprawdę czasami pojawia mi się taka refleksja, że no ale zobacz, no ale jednak zrobiłam tyle i tyle się udało zrobić, o czym w najśmielszych marzeniach nie mogłam tego wymyślić. Tylko trzeba się nauczyć doceniać to, kto to mówi, ja, która tego naprawdę zapominam o tym, że jednak powinnam doceniać to, co przeżyłam w trakcie tej, w tym momencie 19-letniej drogi. Powiedziałabym dziękuję. A po czym by go Pani poznała? Absolutnie po wszystkim. Nie pomylę się. Ale to zawsze było takie jasne dla Pani, bo Pani chyba się ochrzciła późno, słyszałam. No miałam 21 lat. No właśnie. Więc stosunkowo niedawno. Za to świadoma decyzja. Myślę, że to się mieści w zupełnie innym planie niż ten, na którym rozmawiamy. Albo ten, o którym myślimy, że jest. Albo ten, który podejrzewamy, że go nie ma. Że to jest... rzeczywistość, która będzie taka, jakby ktoś przetarł brudną szybę, przez którą teraz patrzymy. Mam takie nieodparte wrażenie. W związku z tym wszystko będzie klarowne, prawe, słuszne i wszystko będzie na swoim miejscu. Bardzo możliwe, że już jest, tylko tego nie widzimy. Wystarczy słuchać i wystarczy patrzeć. Wystarczy wierzyć i wystarczy kochać.